tutaj kasze zziębały w krainie, no właśnie, zabawek. Słuchajcie, widzicie, kto jest ze mną? Oglądaliście już od jakiegoś czasu tutaj film, jest, myślę, że dosyć znany. A czy kojarzycie Jane'a? Jane, cześć! Bo ma takie piękne zielone oczy. Słuchajcie, kto ma zielone oczy, bądź by chciał, bądź jej lubi, lajkujcie. A jeżeli znacie Jane'a, no to tym bardziej komentujcie, napiszcie mi, czy byliście na filmie, czy wam się podobało, bądź macie inną ulubioną postać z tego filmu. Okej, a ja wam pokazuję, co tutaj za Jane'a mam i co on w sobie kryje. Słuchajcie, żeby Jane'a wydostać, już tutaj mam nożyczki przy sobie. Z Jane'em myślę, że się nic nie stanie. Mam nadzieję, że się nie będzie bał tych nożyczek. Będę bardzo ostrożna. Słuchajcie, to Jane, trzymaj kciuki, żeby nic się nie stało. Wy też trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że tutaj damy radę. Nie wiem, od czego tu zacząć, może od góry. Są takie specjalne sznureczki. O właśnie, jeden już mamy za sobą. O, już Jane się nam rusza, zobaczcie. Już chce stąd wyjść. Hej, Jane. Okej, jeszcze dwa sznureczki przed nami. Zobaczymy, czy damy radę, czy nie. Tyłem do was odwróciłam, ale bardzo ciężkie są te sznurki, bardzo mocne. To Jane dlatego tak się fajnie trzymał tutaj. O, mamy już drugi sznureczek, więc już zaraz będzie nóżkami nam ruszał. To jeszcze nam została ostatnia część. Jane'a położę. Mam nadzieję, że będzie może wygodniej trochę. Zobaczymy, czy damy radę. Jane, trzymaj się, super. Dobra, to Jane teraz uroczyście wychodzi z naszego pudełka, już sam zaczyna chodzić. Hej Jane, super, co tam słychać? Ale on ma cieniutkie te nóżki, zobaczcie. Ale ta głowa jest tak wielka, tak fajna. Ciekawe, jak będzie świeciła. A czemu świeciła? No właśnie, bo to jest lampka. Możecie ją mieć przy łóżku, możecie ją mieć na stoliku i będzie wam fajnie oświetlała wieczorne i granie na komputerze i czytanie książek, co tylko będziecie chcieli tak naprawdę. Cześć Jane! Jane lubi tak ogólnie chodzić, on ma takie fajne nóżki, jak widzieliście, bardzo łatwo jest nim sterować. Ma też rączki ruchome i słuchajcie, ta prawa rączka tylko się rusza, ale jeżeli dotkniemy lewą rękę, zaczną dziać się tutaj dziwne, fajne rzeczy, magiczne, zobaczcie sami. Cześć! Jane chyba jakby chciał coś jeszcze nam powiedzieć, szkoda, że nie może. Ale widać, że fajnie się świeci, tutaj coś się z nim cały czas dzieje i może tak się z nim bawić, bo oczywiście Jane jest skory do zabawy, uwielbia zabawę, szczególnie z dziećmi. Tym bardziej jak może ruszać rączkami, to tym bardziej fajnie to wygląda. I słuchajcie, no Jane jest tutaj uśmiechnięty po prostu cały czas, ma przefajną grzywkę. Ciekawe, do jakiego fryzjera chodzi, co? Że ma taką grzywę. Zielone oczy, jak już wam wspominałam. I tak na pewno myślałam, że to jest... Aha, to jest język, faktycznie. Czyli nam wystawia język po prostu, Jane. Jane, czy to tak ładnie wystawiać język do dzieci? Chyba tak, on się cieszy z tego, wam pomacha. Cześć! Słuchajcie, no Jane lubi zabawę, Jane lubi machać i lewą, i prawą ręką, szczególnie tą lewą, kiedy widzicie, że jeszcze tutaj ma podświetlany języczek. Ciekawe, czy tego Jane, wy też macie jakieś podświetlane języki? Dziwne to by było, nie? Przy ludziach. Tak, żeby językiem świecić w nocy. Wszyscy by was widzieli, jakbyście się śmiali, naprawdę. To w sumie byłoby fajne. Jane potwierdza. Super. Słuchajcie, Jane się cieszy, że was poznał. Mam nadzieję, że wy również się cieszycie. Możecie pisać w komentarzach. Tak jak już wam wcześniej wspominałam, czy lubicie Jane'a, czy może jakąś inną postać z bajki z emotek. Swoją drogą, fajna, ciekawa bajka. Jeżeli chodzi o lajki, mam nadzieję, że już tutaj dawno są kliknięte, a kto jeszcze tego nie zrobił, to właśnie teraz jest ten czas, żeby Jane się jeszcze uśmiechał trochę do was. No i oczywiście, no właśnie, co ja bym chciała teraz powiedzieć do was? Kto nie subskrybował, ten już chyba pamiętacie, subskrybuję, zawsze będę to wam mówiła, żebyśmy byli razem na bieżąco, żeby Jane też nam już towarzyszył, żebyście widzieli nasze nowe odcinki, kiedy do was przybywamy kolejny raz i z jakimi nowościami i jakie niespodzianki. Powiem wam w tajemnicy, jako osobom, które nas oglądają, że będziemy mieli specjalnego gościa niedługo. Niektórzy go już znają, ale na razie nic nie zdradzę. Jane'owi już powiedziałam, on dlatego chyba tak się uśmiecha. To słuchajcie, no to co? Do zobaczenia. Cześć!